wystąpił Huberta Błaszczaka. No gdzieś w kuluarach mówiło się, że tutaj brak było porozumienia na linii Hubert Błaszczak, a władze Sokoła, gdzieś ta inna wizja. Zobaczymy teraz pierwsza akcja. Jest gol, ależ otwarcie Sokoła. 36 sekunda. Ernest Słupski wpisuje się na listę strzelców. Dzieje się na murawie, tutaj cały czas gra toczy się na połowie Wigier, choć teraz może będzie pierwsza szansa dla drużyny z Suwałk. Dobre podanie Rybickiego, będzie okazja, czy będzie 1-1? Tak jest! Wyrównujący gol, błyskawiczna odpowiedź na listę strzelców w swoim debiucie w barwach Wigier Suwałki. Wpisuje się Mateusz Lewandowski, 8 minuta, Sokół Wigry, 1-1. Który jesienią zanotował 17 występów i trzykrotnie wpisywał się na listę strzelców. Z kolei jeśli chodzi o tych młodzieżowców w składzie Sokoła, zobaczmy, bo teraz znów jest akcja drużyny gości. Zobaczmy, uderzenie i broni Konkolewski, czy będzie dobitka Lewandowskiego, zgranie wzdłuż i jest 2-1 dla Wigier. Ależ błyskawiczny zwrot tutaj akcji. Już Wigry przed upływem kwadransa wychodzą na prowadzenie. Skurecki ostro wskakuje na rywala. Gojko, pierwszy raz po wejściu na murawę prezentuje nam się przy piłce Denis Gojko. Dobrze teraz to zrobił, uruchomił Kacpra Michalskiego. Będzie szansa, zagranie wzdłuż bramki. Jest 3-1 dla Wigier. 79 minuta, świetnie to zagrali. A jeśli się nie mylę, na listę strzelców wpisuje się Dawid Krzyżański.